Tydzień temu miałem okazję zagrać w betę trzeciego Ghost Warriora. Kolejna odsłona to kolejne inne podejście do profesji snajpera, tym razem mające dać graczowi więcej swobody. Beta miała pokazać, czym tak naprawdę jawi się gra pod względem gameplayowym, oferując trzy różne style grania. Nie omieszkałem oczywiście skorzystać z tych możliwości. Beta pozwoliła na zagranie dwóch dużych misji, ale nie zabrakło zadań opcjonalnych czy miejsc do odkrycia. I chociaż śmiało można teren pokonywać na pieszo czy za pomocą szybkiej podróży, to ja wolałem jeździć własnym pojazdem. Niestety to jedyna machina, którą dało się poprowadzić, ale gra sugeruje, że w pełnej wersji nie tyle będziemy mogli pożyczać pojazdy, co maszyny latające. Oprócz tego wreszcie pozwolono podnosić z zabitych wrogów broń, amunicję, a także pieniądze, za które kupimy w naszej bat-jaskini nowe bronie, części do nich czy dodatkowy sprzęt. Oprócz tego stworzono pewną formę craftingu amunicji. Jaskinia to także nasz hub z misjami i możliwością przewijania pory dnia i nocy. Najciekawsze dzieje się jednak w terenie, bo o ile przeciwnicy w paru przypadkach nie wykazywali się bystrością, to w bezpośredniej konfrontacji byli skuteczni w zabijaniu. Stąd do infiltracji oprócz własnych nóg i lunety można było używać drona naznaczającego wrogów, ale także zwracającego ich uwagę, gdy za blisko podlecimy. Gdy jednak damy się złapać na gorącym uczynku, w niektórych sytuacjach jest szansa zapobiegnięcia wszczęcia alarmu poprzez eliminację osoby, która nas zauważyła. Co ciekawe, gdy wybierzemy styl grania polegający na cichym infiltrowaniu, mamy możliwość przesłuchania złapanej osoby i zdobycia informacji o dobrociach, które kryją się gdzieś w pobliżu. Jeżeli postanowimy popatrzeć na teren misji poprzez lunetę, to również z tym problemu nie miałem, bo układ terenu pozwalał na dobranie odpowiedniej pozycji. Można też do tego podejść jak do zwykłego FPS-a przy pomocy karabinu i odpowiednio zamontowanego C4, albo wabiąc przeciwników w jedno miejsce, by rzucić tam na przykład granat. Nie zmienia to faktu, że ten element był według mnie najsłabszy. Chociaż przy ulepszonym opancerzeniu czy broni pewnie lepiej by mi poszło. Co ciekawe, grając po cichu, miałem wrażenie, że gra jest trochę zbyt prosta na poziomie normalnym, który był jedynym dostępnym w becie. Drażniło mnie też to, że kierujący zatrzymywanych pojazdów omijali kule niczym Neo z Matrixa, a same pojazdy dziwnie się psuły. A fizyka ragdoli? Zresztą zobaczcie ten fragment. Motyw przewodni gry jest świetny, oprawa ponura, a las, mimo że z początku wydawał się pusty, to o dziwo jest zamieszkały, co dodaje uroku produkcji. Cieszy mnie fakt, że beta była pod stałym nadzorem i twórcy szybko łatali pewne problemy, słuchając społeczności, co mam nadzieję przełoży się na jakość pełnej wersji, którą z chęcią zakupię. Szkoda tylko, że nie ma na horyzoncie kolekcjonerki, tak jak to było w przypadku Ghost Warriora 2.